zainicjowałem spotkanie z panem Darkiem Teleszko, dyrektorem z powiatu bielskiego, oraz panem burmistrzem Pawłem Łysanczukiem w sprawie udrożnienia wyjazdu z ulicy Partyzantów. Ta inicjatywa powstała poprzez wiele rozmów z mieszkańcami, którzy niestety stoją po 40 minut w korkach, żeby wydostać się z ulicy Partyzantów. Rozmawiałem z komendantem naszej policji, z komendantem policji w Białej Podlaskiej, czy byliby w stanie pomóc nam w godzinach od 7 do 7.45 w czasie, kiedy mogą, na zasadzie odciążenia tego ruchu i postawieniu tam policjanta. Powiedzieli, że jeżeli będzie taka możliwość, to nam pomogą, ale sami wiemy, jak wygląda sytuacja na granicy, więc też nie możemy od nich oczekiwać, że będą zabierali ludzi, których i tak jest mało. Druga rzecz, powstał pomysł, żeby zrobić na odcinku ulicy Lubelskiej między zjazdem z Partyzantów a wjazdem w ulicę Narutowicza ulicy jednokierunkowej. Czyli mieszkańcy wyjeżdżają w prawą stronę z ulicy Partyzantów bez żadnego hamowania i czekania. Te lustro, które jest po drugiej stronie, nie będzie w tym momencie potrzebne, czyli zwiększamy bezpieczeństwo, bo ciężarówka żadna nie zasłoni nam ulicy Lubelskiej. Druga rzecz, cały ruch z tamtej strony, w stronę miasta, będzie mógł spokojnie się przemieszczać, czyli czy dojeżdżamy do pracy, czy próbujemy dzieci zawieźć do szkoły. Nie będziemy po 40 minut w korku stali. Problem jest tylko tego typu, czy technicznie jest to możliwe. I stąd też poprosiłem pana Darka Teleszko, żeby, bo pomysł powstał, to nie jest mój pomysł. Ja rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, były różne opcje i różne pomysły. Łącznie, tutaj to rzeczywiście hasło ronda, łącznie z zamknięciem w ogóle ulicy Lubelskiej, żeby tylko był zjazd, ale ten pomysł jest moim zdaniem najmniej dotkliwy, bo Lubelska sobie jedzie. Na teraz mamy ten przepis, że jedziemy na zygzak, tak? Jeden jedzie, drugi wpuszcza, jeden jedzie. To już obowiązuje w dużych miastach. Teraz tylko pytanie jest takie, niech inżynierowie ruchu wypowiedzą się, czy to jest po prostu do zrobienia. Bo to, że nam się wydaje, że można tak zrobić, tam jest szeroko, bo tam ta droga ma ponad 6 metrów. Można jeden pas zrobić trochę szerszy, drugi trochę węższy. Ci, co jadą prosto. Tylko pytanie jest, czy to jest realne do zrobienia. Pamiętajmy o tym, że jest to droga wojewódzka, więc to nie jest w naszej jurysdykcji, że my sobie to po prostu ustalamy i tak robimy. Więc licząc się z wolą mieszkańców, szczególnie z regionu, z ulicy Partyzantów i tamtej części miasta, gdzie to jest największa bolączka dla nich, podjąłem tę inicjatywę i umówiłem to spotkanie. I kosztem to byłoby tylko 2 puszki farby, ponieważ stawiamy parę znaków. Na tym krótkim odcinku 70-parometrowym robimy drogę jednokierunkową z skrętem w lewą stronę w ulicę Narutowicza i tu się nasze koszty kończą. Tutaj nic więcej nie trzeba robić. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że cała ulica Partyzantów z okolicą spokojnie w stronę miasta może wyjechać. Bezkolizyjnie, czyli jest i bezpiecznie, i przepływowo. My mamy chyba wszyscy świadomość tego, że liczba samochodów w naszym regionie w przeciągu iluś tam lat się podwoiła, nawet po 3-krotnie jest więcej tych samochodów. Więc pewnych rzeczy niestety nie zmienimy. Miasta nie poszerzymy. Ale w tym przypadku jednak możemy to zrobić.